Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Kończąc już ten temat milionerów w republikach nadbałtyckich, jako że była już litewska wersja, była łotewska, to teraz z kolei przyszła na wersję estońską. Wersja estońska, która nosiła nazwę Kestahap Sada Milionerix. No. Wiadomo, język estoński jest trudny. Zbliżony do fińskiego. Kiedyś słyszałem, że w języku estońskim jest 14 przypadków, czyli dwa razy więcej niż w polskim. No ale tak tylko słyszałem. W każdym razie, no dobra, ale już do rzeczy. Milionerzy estońscy, podobnie jak łotewscy, byli naemitowani w latach 2002-2008, dokładnie od 8 września 2002 roku do 3 grudnia 2008 roku. I emisja była podobnie jak na Litwie i na Łotwie. Emisja była prowadzona na antenie kanału TV3. TV3 Estonia. To jest jedna z największych estońskich stacji telewizyjnych i podobnie jak TV3 na Litwie i Łotwie jest częścią takiej wielkiej grupy Viasat. Viasat, który i właśnie dzięki temu te aż 6 państw w Europie, czyli Estonia, Łotwa i Litwa, Norwegia, Szwecja i Dania mają kanał o nazwie TV3 i to jest wszystko grupa Viasat. I właśnie Republika Nadbałtycka, ta grupa miała prawa do formatu Who Wants to be a Millionaire. Tak wyglądało logo, pierwsze logo tego niesamowitego estońskiego teleturnieju, w którym nigdy nie padła główna wygrana. A wygraną nagrodą główną był 1 milion koron estońskich, ale do nagród przejdę za chwilę. I co my tutaj mamy jeszcze do powiedzenia? Odcinki trwały po 70 minut. To jest raz. Dwa. Gospodarzem programu był Hannes Vorno. Hannes Vorno. No nie znam gościa. W każdym razie program był emitowany regularnie przez te 6 lat. Były 3 koła ratunkowe. Pół na pół telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności. Nie było żadnych dodatkowych kół. A jeśli chodzi o drabinkę, drabinka prezentowała się tak, a nie inaczej. Podobnie jak Chorwaci, Estończycy nie narobili mi zbyt dużo pracy, jeśli chodzi o konstrukcję drabinki. No bo już omawiałem tą konstrukcję. To jest klasyczna piętnastka. Klasyczna piętnastka, tak jak była w Polsce w latach 99-2003. Pierwsza, tak jak było w Wielkiej Brytanii, w USA to było. W Chorwacji to było też w Niemczech. No, klasyka tego programu. Tylko, że jeśli chodzi o aktualną estońską walutę euro, no to ten milion koron, no to zbyt dużo tych euro nie był wart. To było w przeliczeniu na euro 63 912. Wyentrowane sumy, czyli 1000 koron 64 euro, 32 tysiące to 2045 euro. No i właśnie pierwsze pytanie, 100 koron, czyli 6 euro w przeliczeniu. No, fajnie. No i co jeszcze? W tym programie, w estońskiej wersji, nigdy nie padła nagroda główna. Czy ten milion euro, milion koron, nigdy nie został zdobyty. Natomiast dwie osoby wygrały po pół miliona i było jeszcze 6 wygranych po ćwierć miliona. No i to tyle w temacie, jeśli chodzi o estońskich milionerów. Temat nie jest zbyt skomplikowany, ale przynajmniej omówiłem wszystkie nadbałtyckie wersje milionerów. Jeśli coś wiecie jeszcze na ten temat, dopiszcie w komentarzach. Ja wam teraz dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.